Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj odpowiem wam na pytanie, gdzie się lepiej driftuje? Czy driftuje się lepiej w Forza Horizon 4? Czy driftuje się lepiej w Assetto Corsie? Ha! I muszę wam powiedzieć, ostatnio dużo jeżdżę sobie w Assetto Corsie i driftuję i powiem wam, że jestem zaskoczony. Bo tak wszyscy mówią, symulator, Assetto Corsa, trudno się jeździ, trudno się driftuje, nie da się, że to trzeba długo ćwiczyć i tak dalej. Jasne, żeby te drifty wyglądały fantastycznie, to trzeba w każdej grze, nieważne czy to Assetto, czy to Forza Horizon, trzeba w każdej grze sobie poćwiczyć. Zresztą cokolwiek, co no, jakąś nową rzecz zaczynasz robić, to musisz się poćwiczyć, żeby ona wychodziła ci po prostu dobrze, czy to jest jazda na rowerze, czy cokolwiek, nie? Więc Assetto Corsa, w Assetto Corsie, czy w Forza Horizon 4, samochody prowadzą się zupełnie inaczej, inaczej się także driftuje. Jak to wygląda tutaj w Forza Horizon 4? No tutaj jest tak, że ja się uczę już miesiącami tutaj driftować i widzę też takich drifterów gdzieś tam na YouTubie, gdzieś sobie driftują w Fordzie i tak, no, jakby driftują długo, ale też, wiecie, no większość driftów wychodzi ładnie, a niekiedy wchodzą w ten sam zakręt już po raz dziesiąty i się rozwalają. I jakoś przesterowują samochód, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, a latami po prostu jeżdżą w tej Fordzie, nie? Jak to jest z tą grą, że tutaj ciężko się przyzwyczaić do driftowania? No, moim zdaniem jest tutaj dużo trudniej driftować niż w Fordzie, niż w Assetto Corsie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie wiadomo, kiedy samochód traci przyczepność, kiedy ją odzyskuje i jak ty masz się zachować w tym momencie, jakby w momencie, kiedy samochód wchodzi w drift, nie? Musisz to jakby wyczuć w momencie, kiedy widzisz, że samochód już zaczyna lecieć bokiem, tak wizualnie, nie? To musisz zaczynać kontrolować. A nie ma tego jakby na kierownicy. Ten force feedback jest tutaj taki bardzo luźny. Oczywiście można sobie tutaj duże moce ustawić, ale to nie ma znaczenia. Bo i tak nie wyczujesz tego, kiedy samochód jest w drifcie, a kiedy nie. Kiedy traci tą przyczepność, a kiedy nie. Sobie tutaj ustawię tylko profil do Forzy. O. Ja tutaj w Forza Horizon zrobiłem coś takiego, że ustawiłem sobie po prostu wibracje. Z racji tego, że ta gra jest przygotowana pod pady, to sobie włączyłem w tej grze wibracje na kierownicy po to, żeby wiedzieć, kiedy samochód zaczyna driftować. I to mi trochę pomaga niekiedy po prostu zrozumieć, kiedy ten samochód traci przyczepność na tył, zwłaszcza. W Assetto Corsie z kolei jest tak, że usiadłem do tej gry, wziąłem sobie jakieś tam BMW E30, 300 koni, 360 koni mechanicznych, 110 kg, 1010 kg wagi i chłopie, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny driftowania, nawet mniej. I już mogłem sobie robić zajebiste ewolucje, o których nawet tutaj w Forza Horizon nie śniłem, nie? Jest, jeszcze tam nie wychodzi te 360, jakiś obrót czy coś takiego, do tego trzeba się nauczyć, ale jest metodologia jakby z realnego świata, którą można przełożyć do Assetto Corsy. Tutaj w Forza Horizon jest dużo trudniej, no bo nie wiadomo, jak te samochody się zachowują, więc tak wszyscy się śmieją, że o, tutaj w Forza Horizon się łatwo driftuje, że to gra arcade'owa. Nieprawda, tu jest dużo trudniej, bo trudniej jest zrozumieć te samochody, no. Trudno jest zrozumieć ten force feedback, tą fizykę i czytam takie właśnie komentarze, że ludzie mają problem z driftowaniem. Ci co, Assetto Corsiarze przyjdą z Assetto Corsy do Forza Horizon 4, mają problem, żeby tutaj driftować i wyczuć samochód. Jasne, jest Assetto Corsa, jest Car X, Drift Racing i każda z tych gier ma swoją fizykę, swój sposób driftowania, w każdej driftuje się inaczej. W Car X-ie jeszcze nie udało mi się dobrego driftu zrobić, zwłaszcza na tej zaupdate'owanej fizyce i dlatego żadnego filmu nie wypuszczam z tej gry. Natomiast w Assetto byłem zaszokowany, że udało się tak szybko ogarnąć to, naprawdę. Poczekaj, mi ręczny nie działa, wow. Natomiast Assetto Corsa jest grą tak niedoskonałą, taką toporną. Gdyby nie scena modelska do Assetto Corsy, to ta gra by właściwie nie istniała. Zrobili bardzo fajny menadżer modów, który zresztą też ulepsza i grafikę, i oświetlenie, i wszystko możesz sobie tam pozmieniać, czy to w samochodzie, czy nie w samochodzie. Jakby możesz to robić z poziomu Windowsa, nie musisz wchodzić do gry. Jak grasz w Assetto Corsa, nie możesz sobie nawet zmienić sterowania podczas jazdy, no. To jest masakra.
To jest po prostu masakra, no strasznie toporna gra. Grafika jest no okropna, ale umówmy się, no te mody jakoś tam ulepszyły tą grafikę. Na pewno nie będzie wyglądać tak jak Forza Horizon. I nie ma tam tego świata, no światy, które możesz sobie tam wgrać dla Assetto Corsy, to są mapy stworzone przez graczy, przez fanów, fanatyków tej gry, którzy chcą po prostu sobie jeździć, ścigać się, czy tam driftować, czy cokolwiek robić w Assetto Corsie i mieć te światy, i oni muszą to robić, i te światy są takie, no, bardzo zagadkowe, nie? Niekiedy zapadasz, no często jest tak, że zapadasz gdzieś tam pod mapę, albo jedziesz sobie drogą, a tu nagle samochód ci gdzieś wyskakuje w powietrze. Różnej jakości mapy są, ja sobie pobrałem, nawet kupiłem sobie parę mapek takich płatnych i nawet te kupione są takie wątpliwe jakości, gdzieś tam przez ściany przenikasz, no tego typu historie, więc na pewno Assetto Corsa nie jest to też gra, która będzie, wiesz, kupisz, kupuję kierownicę, gram w Assetto Corsa i super. Ale natomiast, ale jeśli chodzi o takie prowadzenie samochodu, to tutaj w Forzie Horizon jest to totalnie nieintuicyjne. Jakby, zwłaszcza jak grasz na tym trybie arcade'owym, a nawet jak weźmiesz, włączysz tą symulację, to też jest to nieintuicyjne. Też te samochody zachowują się mega dziwnie i nie wiesz, jak masz się do tego odnieść, zwłaszcza jeśli w prawdziwości no jeździsz dużo samochodem i widzisz, jak mniej więcej samochód zachowuje się, gdy skręcasz w prawo i potem mocno odbijasz w lewo, no. Nieważne, jaki to samochód jest. Tutaj w Fordzie, o nie wiem, no chociażby weźmy takie głupie wyjście z driftu. Weźmy sobie tutaj jakiś drift, zróbmy. A, to był taki ciulowy drift. Spróbujmy sobie na następnym jakimś zakręcie. O, na przykład teraz lecę sobie driftem i w Assetto Corsie, żeby wyprostować, to muszę kierownicę jakby w tą stronę skręcić, nie? Żeby samochód wyprostować. A tutaj w Fordzie Horizon jest tak, że jak wychodzę z driftu i skręcam kierownicę w tą stronę, to samochód od razu odbija w prawo, nie? Nie jest na zasadzie, że on się prostuje, tylko on odbija w drugą stronę od razu. To jest za sprawą tego, że mam ustawioną wyższą czułość sterowania, tam chyba na 80%. Bo inaczej nie dasz rady tym samochodem skręcać, tak jakby kierownica w środku skrętu była totalnie nieaktywna. I pierwsze, co się robi właśnie w Fordzie, to się ustawia tą czułość sterowania, żeby można było jakkolwiek tutaj jeździć. No mówię, ta gra jest przygotowana pod pady i można oczywiście tutaj jeździć, driftować i się bawić, ale potrzeba sporo wyczucia i najlepiej jeździć sobie właśnie na tej kamerze z tyłu, nie? Czyli tak jak teraz mamy. Żeby mniej więcej widzieć, jak samochód jest ustawiony. W Assetto Corsie bez problemu ustawiasz sobie kamerę z kokpitu i wiesz, co się dzieje, nie? A tutaj tak... znaczy ja i tak tutaj z tą kamerą sobie tak zrobiłem, żeby mi się bujała na lewo i prawo. Podoba mi się to. Ale nie masz tego takiego wyczucia. Kierownica widzicie, że skręca się tylko tak, o. I w dodatku wygląda to głupio, nie? Zwłaszcza jak ja dla was nagrywam odcinek, więc już wolę mieć ten widok taki z tyłu. Ale tak, podsumowując, no, nie chcę skończyć odcinka teraz, bo jeszcze sobie podriftujemy, ale podsumowując, w Assetto Corsie driftuje się dużo łatwiej, dużo bardziej intuicyjnie niż w Forzie Horizon 4. Jestem zszokowany tym wnioskiem, ale tak naprawdę jest. I tutaj trzeba dużo więcej czasu poświęcić, żeby dostosować samochód, zrozumieć, o co tutaj chodzi, czemu samochód zachowuje się tak, a nie inaczej, podczas gdy robimy typowo drifterskie jakieś manewry, tak? Czemu samochód nie wszedł w drift, albo czemu na przykład teraz się obrócił, skoro nie powinien, nie? Kurde, te drive-atera mi tutaj przeszkadzają trochę. No, ale tak to wygląda. Natomiast w Assetto grałem sobie dużo na tej mapce Vice City, bo strasznie lubię Vice City i dobrze znam tą mapkę, więc tam było łatwo mi się nauczyć, ale znowu, jest to zrobiona jakaś tam... jak to się nazywa? Remaster, powiedzmy, tej mapy w Assetto Corsie jest zrobiony i to też jest fanowska mapa, nie?
I te wszystkie drifterskie mapki też są fanowskie. One nie będą takie fantastyczne do driftu, czy do jazdy, czy do ścigania się, jak te mapki tutaj w Fordzie Horizon, czy to w Fordzie Motorsport, cokolwiek, nie? Tylko tam będzie po prostu to wszystko zrobione przez jakiegoś ziomeczka, który miał 300 godzin wolnego czasu i postanowił poświęcić to, żeby zrobić parę mapek. I zrobi to po swojemu, no, zrobi to lepiej lub gorzej, zrobi to za darmo lub za jakieś małe pieniądze. I tyle. I te mapki są, no, kiepskiej jakości, tak? A zobaczcie tutaj na takich różnych zboczach, czy coś jest idealnie równiutko. Ja wiem, że do Assetto są takie mapki, które są lepiej wykonane, nie? Jakiś tam trans w Afganistan, czy Afganistan, są tam różne takie mapki. I można sobie to pobrać do driftu i tam się driftuje trochę lepiej, ale znowu, jest to jednak gra robiona przez fanów. Jest to jeden wielki mod, który gdybyś kupił sobie Assetto Corse bez żadnych modów, to by się okazało, że jest to, no, bardzo kiepska gra. Natomiast tak przechodząc sobie też z Forza Horizon, boże, z Assetto Corse do Forza Horizon 4, to tak w Assetto wyrobiły mi się fajne nawyki prowadzenia samochodów, jeśli chodzi o drifting właśnie. Tam, no właśnie, tak możesz zrozumieć sobie, co się kurde z samochodem dzieje w danym momencie, nie? I jakby jesteś w stanie bardziej ogarnąć. Tam w ogóle praca kamery jest taka toporna, wszystko w tej Assetto. Opowiem wam tak, ja tam w Assetto Corse do samego takiego uruchamiania, błędów, jakichś takich kraszy, nie kraszy, to pozjadałem już jakby dużo zębów, nie? Poszły tam przekleństwa i inne tego typu tematy. Gdyby nie ten content manager, który jest do Assetto Corse, taki program, w którym można załadować bardzo łatwo mody, to by było jeszcze gorzej, byś się musiał babrać w tych plikach, nie wiadomo co jeszcze robić, nie? A i tak ta gra nie chodzi dobrze, nie działa dobrze. Na przykład na jednej mapce będzie ci wszystko działać płynnie, odpalisz inną, masz, nie wiem, 10 FPS-ów. Odpalisz jeszcze inną i znowu chodzi płynnie, odpalisz na inną mapkę, którą kupiłeś, zapłaciłeś za nią i dupa, nie da rady grać. Więc ciężko tutaj, najlepsza by była taka gra, która łączyłaby force feedback i fizykę, powiedzmy, chociaż częściowo z Assetto Corse, plus świat dopracowany tak jak w Forza Horizon, nie? 4, bo tak to nie można się zdecydować. Ja tak na chwilę włączę ten tryb symulacyjny właśnie, tak przechodząc, wczoraj dużo driftowałem w Assetto i tutaj weźmiemy sobie na symulację. I tak przechodząc z Assetto tutaj, zobaczymy, czy będzie jakaś analogia właśnie. Pierwszy raz sobie polecę. No na pewno force feedback to już na starcie czuć, że to nie jest to. Force feedback jest taki sam, jakbyśmy grali na. Aha, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Weźmy sobie, tak, skoro mamy tryb symulacyjny niby, to weźmy sobie kalibrację i weźmy sobie tutaj na 50% ustawmy, czyli tak jak jest standardowo, nie? Na 50% ustawmy sobie czekaj, zapisało mi się to na pewno. Czekaj. Tak, ustawimy sobie na 50 czułość sterowania i to jest taka domyślna wartość. Patrz. Widzisz? Nie? Musisz samochodem ultra mocno skręcić, żeby coś się stało. Tak jakby ten środek był taki trochę bezwładny. Nie wiem, takie mam wrażenie. No spróbujmy, zobaczymy jak pójdzie. Powiem wam, że ta kierownica jest lepsza właśnie do tych niskich czułości sterowania. Dlatego, że ona szybciej mi odbija. Ale ta kierownica tutaj, to nie chodzi o to, że samochód nie skręca, tylko chodzi o to, że ona jest luźna tutaj w środku teraz. Spróbuję na kierownicy dać trochę wyżej force feedback. Czekaj. Zwiększymy moce po prostu, damy do 50 i zobaczymy co się stanie, bo miałem ustawione 30 do Forzy. Okay, teraz kierownica mi sama kontruje tam, gdzie trzeba.
Teraz mi lepiej kontruje. Także mamy tryb symulacyjny, zobaczymy czy będę w stanie driftować. Dziwnie jest. Jezu, samochody wszędzie. Jest dziwnie, jest tak. No, ustawiłem ten force feedback naprawdę mocno. Zobaczcie, jak kierownica mi się zachowuje. Ona mi się wyrywa z rąk teraz. A i tak nie ma tego takiego feelingu z jazdy jak w Assetto. Na zasadzie tam czujesz wszystko, co się dzieje z samochodem. A tu jest takie. Wyrywa mi kierownicę z rąk, a dalej jest to takie niewyczuwalne. Nie wiem, jak to określić. Nie jestem jakimś tam inżynierem, żeby tutaj zastanawiać się, co w grze jest, a czego nie ma, tylko po prostu tak na wyczucie staram się wam odpowiedzieć. Boże, ile tych aut tutaj jest. Teraz ten skręt stał się taki bardzo czuły. Jakby lekko skręcę kierownicę, tu mam... Kuźwa, co za pieprzone Mercedesy. Ja tutaj lekko skręcę kierownicę, mam standardowe jakieś opony, to są... To nie są jakieś super przyczepne opony. Ale lekko skręcę kierownicą podczas driftu. I już samochodem dzieją się dziwne rzeczy, widzicie, nie da się takiego... Kurde, płynnego driftu zrobić, jest bardzo ciężko. Muszę gaz do końca. Sterować też się kurde nie da. Jest taki samochód, zwłaszcza ten, bo ten jest taki już. Jak nie umiem driftować albo wyszedłem z wprawy, to biorę sobie tą BMW i uczę się od nowa driftu w Fordzie. Ale te drifty są teraz takie bardzo poszarpane, tak. Ciężko nawet zrobić takie głupie rondo. Już nie mówię o jakimś odbijaniu czy cokolwiek, tylko naprawdę jest tak. Takie poszarpane są te drifty, nie wiadomo jak. Jak latać? Może ja mam za dużo konia w tej BMW, nie wiem, 600 koni. Ale w Fordzie się tak driftuje, trzeba mieć trochę więcej mocy niż w Assetto. I zobaczcie, to dziwnie skręca nawet, nie tak? O co chodzi? Strasznie, bardzo łatwo przesterować i takie sterowanie jest bardzo... responsywne, ale takie w złym tego słowa znaczeniu. Że jest takie czułe to sterowanie i jakby samochód staje się taki bardzo, bardzo przyczepny. Ciężko go ogarnąć jest. Zwłaszcza taki driftous jak ten tutaj mam, bo tamta poprzednia BMW to jest taka... Taki powiedzmy delikatny driftous, a tutaj... Ale przesterować się przesterujesz, jak odpowiednio szybko skręcisz, z każdego kąta jesteś w stanie. Dałoby się, ale trochę kurde więcej kręcenia, jest takie nieprzyjemne, natomiast w Assetto godzinkę sobie poświęcisz na nauczenie się, jakby wyczucie tego force feedbacku i już masz ogarnięte jak latać. A tutaj to przester za przesterem jest, no. A z kolei jak mamy to takie ustawione normalne sterowanie, to wydaje się, że nie skręcamy jakby kołami, tylko nasza kierownica skręca tak jakby całym pojazdem. Tak jakby koła są tylko takim dodatkiem graficznym, który nic nie robi. Nie, że one się skręcają to fajnie, ale niewiele to daje jakby. Z samochodem się jakby skręca tak całą bryłą. Dziwnie to... Ciężko to wytłumaczyć, nie? Tak pewnie dziwnie się to słucha, no jak, o co chodzi? Ale tak, mam teraz to ustawienie normalne i teraz no... Jestem w stanie jakiś tam płynniejszy drift zrobić. Zdecydowanie. Mamy tutaj to samo rondo. Zobaczcie, mogę sobie już zacząć driftem. Pyk. I samochód jakby taki stabilniejszy, jest taki płynniejszy, nie? Nie jest taki gwałtowny. Sobie mogę powoli tutaj jakieś tam ewolucje robić, jakby bawić się i uczyć się tego driftu. I tyle, nie? Wiele osób z was pisze mi: Lucek, jakie masz ustawienia kierownicy? Jak ty grasz? Co ty robisz w ogóle? Pokaż. No ale każda kierownica jest inna. Jak ja sobie tu ustawię force feedback na 15%,
to u ciebie to będzie w ogóle niewyczuwalne wtedy, bo na przykład masz G29, a tu jest tu, w tej kierownicy mam duże moce, nie? Tak samo jakbyś porównował jakiegoś Trasmastera do Trasmastera z wyższej półki, jak ma na przykład Marquis. On ma takiego Trasmastera, który ma mocny ten force feedback, który ma mocne te siły i jego się już inaczej dostosowuje, nie? Niby te same sterowniki są, ale jest inna kierownica, inaczej to funkcjonuje. I tak samo u mnie, no bo to właściwie chodzi głównie o to, żebyś sobie tak ustawił kierownicę, żeby ci się dobrze driftowało, nie? Żeby ci się dobrze kręciło tą kierownicą. Ja tutaj w Fanateku mam coś takiego jak drift mode. To sprawia, że kierownica jest wtedy taka luźniejsza, tak jakbyś miał dodatkowe wspomaganie kierownicy, możesz jednym palcem to kręcić i jest kilka stopni tego do ustawienia. Ja sobie ustawiłem chyba na 0, czyli mam takie lekkie, albo na 1 ustawiłem, a można ustawić też 3, to wtedy kierownica jednym palcem możesz ją kręcić, ale masz te wszystkie siły, ona się też odwraca, jakby normalnie działa jak kierownica, nie? No dobra, no to ostateczny werdykt. Gdzie lepiej driftować? W Assetto Corsie czy w Fordzie Horizon 4? No, jak dla mnie Forza jest bardzo fajną grą pod wieloma względami. Jest to najlepsza zresztą Forza Horizon, jaka wyszła do tej pory. I uważam, że ten świat jest tutaj na tyle fajny i ciekawy, że warto jednak poświęcić ten czas, żeby tutaj nauczyć się driftować i podriftować sobie. Mimo że to jest takie frustrujące na początku i ciężko to ogarnąć, to myślę, że warto ze względu na ten świat i że możemy się tutaj fajnie pobawić, tak? Ze względu na grafikę, możemy sobie tutaj samochody tuningować dowolnie, możemy sobie te samochody zdobywać. No jest to dużo ciekawsza i fajniejsza gra od Assetto Corsy. Ale jeśli szukasz czegoś takiego, no niekoniecznie zależy ci na grafice, tylko powiedzmy, chciałbyś sobie poćwiczyć nawyki drifterskie i chciałbyś faktycznie później gdzieś tam w przyszłości driftować tym samochodem, albo po prostu pobawić się jakby bardziej realistycznie. Mimo że Assetto Corsa to i tak nie jest realistyczna gra, ale powiedzmy, że bardziej realistycznie, no to myślę, że Assetto będzie lepszym wyborem, jeśli zgodzisz się na właśnie te minusy, o których powiedziałem, czyli kiepskie mapki, ciulowa grafika, błędy, z którymi będziesz musiał się zmagać, ustawienia, wieczne siedzenie w tych ustawieniach i bawienie się z tą grą. No to wtedy, jak będziesz w stanie to przeboleć, to możesz sięgnąć po Assetto Corsę. Natomiast Forza jest taka bezproblemowa, że wbijasz do gry, robisz jakąś konfigurację samochodu i latasz, albo po prostu masz tą konfigurację, którą miałeś i też latasz, nie? Oczywiście Assetto też możesz sobie tam jakieś ustawienia wczytać i mieć te, co tam miałeś wcześniej na danym torze. Aha, właśnie, to jest taka fajna sprawa, że jak już na przykład zrobisz sobie ustawienia samochodu do danego toru, to na innym torze już tych ustawień nie będziesz mógł sobie wczytać do tego samego samochodu. Poważnie. Musisz od nowa zrobić ustawienia, tam ustawić ciśnienie w oponach, camber, nie wiem, cokolwiek tam chcesz ustawić, musisz to wszystko zrobić od nowa na każdej trasie. I w ogóle wiele jest różnych takich pierdół, za które nienawidzę Assetto Corsy. Natomiast ją bardzo lubię ze względu na to, w jaki sposób się tam driftuje. Jak już znajdziesz sobie odpowiedni samochód, powiedzmy do 500 koni mechanicznych, jest miodzio. Zobaczcie sobie mój ostatni odcinek, jak driftowałem na mapie Vice City w Assetto Corsie BMW E30. Przed odcinkiem trenowałem jakieś 1,5 do 2 godzin, ciężko powiedzieć. I zobaczcie, co udało mi się robić, a czego, jak driftuję dalej w Fordzie, nie? Po roku ponad bawienia się na kierownicy w Fordzie Horizon, dalej te drifty gdzieś tam nie wychodzą perfekcyjnie, nie? Także to jest taka różnica. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas.